Cześć kochani, mamy początek lutego, a to jest idealny moment na to, żeby rozpocząć nowy rok. Nie jest nim styczeń, jest nim właśnie luty, dlatego dzisiaj przychodzę do Was z moim TBR-em, z listą książek, które mam nadzieję przeczytać w tym miesiącu. I serio, mam nadzieję, że to się uda. Pierwszą książką jest książka Szept, czyli niedawna premiera wydawnictwa Uroboros. Jest to książka, którą ja właściwie zaczęłam już czytać. To znaczy przeczytałam raptem jakieś 50 stron, ale jak na razie zapowiada się naprawdę bardzo fajnie. Przez 2,5 roku Jane Doe, obiekt 684, była przetrzymywana w celi tajnego podziemnego ośrodka rządowego i w tym czasie nie wypowiedziała ani jednego słowa, nawet swojego prawdziwego imienia. Teraz władze podejmują ostatnią desperacką próbę nakłonienia jej, by zaczęła mówić, i oddają ją pod opiekę tajemniczego Landona Warda. Ku zaskoczeniu Jane, Ward odnosi się do niej uprzejmie. Sprawia wrażenie, że mu na niej zależy. Pomimo wysiłków Jane, by wytrwać w oporze, jej determinacja stopniowo słabnie. Gdy Jane zaczyna żywić nadzieję na odzyskanie swego dawnego życia, niecodzienny wypadek ujawnia jej najmroczniejszy sekret i niebezpieczną moc, którą ukrywała przez lata. Jej słowa mają moc sprawczą. Gdy coś mówi, powołuje to do istnienia. I oto nagle odnalezienie swojego głosu staje się kwestią życia i śmierci. Tak jak już mówiłam, to jest książka, którą ja zaczęłam czytać i powiem Wam, że bardzo przyjemnie się ją czyta. Jest fajnie skonstruowana, fajnie napisana. Jest też bardzo jakby wciągający pomysł na tę książkę, dlatego że rzeczywiście jakby sytuacja, w której znalazła się nasza główna bohaterka, jest totalnie nie do pozazdroszczenia. To znaczy, traktują ją serio źle i w momencie, kiedy pojawia się właśnie nasz Landon Ward, to jest taka sytuacja, która totalnie jest w stanie namieszać w głowie i jestem jakby na 50 stronie coś koło tego, a już jakby zdarzył się taki moment, kiedy tak autentycznie lekko zachciało mi się płakać, bo było mi tak bardzo szkoda tej bohaterki. Także mam spore oczekiwania co do niej, myślę, że naprawdę będzie bardzo wciągającą i taką godną zapamiętania historią. Także mam nadzieję, że to wejdzie szybko. Drugą książką jest Akademia Mrocznych Zaklęć – Próby Śmierci. Nie wybierasz Akademii, to Akademia wybiera Ciebie. Nie miałam pojęcia, że te słowa zmienią moje życie. Nadszedł dzień, w którym najniebezpieczniejszy człowiek, jakiego kiedykolwiek spotkałam, przekazał mi okrutne wieści. Mój młodszy brat został wybrany do magicznej szkoły ukrytej w czeluściach naszego świata. To miejsce tak niebezpieczne, że możesz nie wyjść z niego żywy. Akademia zabiła już jednego z nas. 3 lata temu wezwanie otrzymał mój starszy brat, po czym umarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Jeśli nikt z nas nie podejmie prób śmierci, cała nasza rodzina zginie. Nie pozwolę na to. Magia i potwory są prawdziwe. Zabójcy nie ścigają, a zmarli powstają z grobu. Zrobię to, co starsza siostra może uczynić w takiej sytuacji. Zajmę miejsce mojego brata. Pokonam Akademię albo zginę próbując. To jest książka, która ma jakieś 250 stron, ma bardzo duże litery, także mam nadzieję, że będzie się bardzo szybko czytało. Z tego co wiem, teoretycznie jest ona skierowana raczej do młodszych czytelników, tak około 10 lat, więc nie powinnam tu się za bardzo ekscytować, ale jako że mam rodzeństwo w tym wieku, to lubię od czasu do czasu zerknąć, co się dzieje na ichniejszym rynku wydawniczym, że tak to ujmę, po to, żeby później przywieźć im jakąś super książkę i być super starszą siostrą. A poza tym ta historia brzmi naprawdę bardzo fajnie, to znaczy pierwsze moje skojarzenie to jest Mulan, ale z drugiej strony istnienie Akademii Magii, która nie jest super mega świetna i która nie jest miejscem, do którego każdy z nas chciałby dołączyć, jest całkiem fajnym pomysłem, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzecia książka, na którą się zaczajam, a która swoją premierę będzie miała, z tego co wiem, dopiero 24 lutego, jest książka Zodiaki, Genokracja od wydawnictwa Uroboros i brzmi naprawdę świetnie. Biopankowa wizja świata po globalnej zagładzie. Uwielbiam ten temat. Społeczeństwo jest rozwarstwione, panuje system kastowy, a każdy człowiek ma swoją metrykę. W zakładzie inżynierii genetycznej Zodiak tworzeni są postludzie o niezwykłych umiejętnościach. Na drabinie społecznej nie ma jednak dla nich miejsca. To wyłącznie obiekty doświadczalne, oznaczone jest katalogowane podług swych właściwości. Brzmi naprawdę super, chociaż trochę się zastanawiam, czy chociaż w jakiś w miarę sensowny sposób będzie uzasadnione to, po co w takim razie tworzą tych ludzi, skoro są oni niczym i właściwie są tworzeni tylko i wyłącznie po to, żeby byli.
Mam nadzieję, że to jakoś fajnie pociągną, bo jakby to jest temat, który ma dobre, jakby dobrą ścieżkę rozwoju. Tutaj można naprawdę fajnie pokombinować i mam nadzieję, że tak będzie. Poza tym, tak jak wam już mówiłam, bardzo lubię postapo i czytam jakby takie książki albo gram w takie gry troszeczkę z myślą, że jak tak dalej pójdzie, to właśnie do tego momentu w świecie dojdziemy. Także czwarta książka, którą mam nadzieję przeczytać, jest jakby takim moim pomysłem, który już jest strasznie oklepany, jeśli chodzi o internety, ale ja tego jeszcze nie próbowałam. A mianowicie chodzi mi o porównanie książek z serialami bądź z filmami i zrobić z tego taką serio serię. Jako że teraz Bridgertonowie są totalnie na fali i wcale się nie dziwię, uwielbiam ten serial, jest naprawdę świetny i bardzo serdecznie go polecam jako taki wciągający, przyjemny odmóżdżacz przy okazji z genialną muzyką. Naprawdę muzyka tam to jest jakieś złoto, słucham tego praktycznie codziennie. To stwierdziłam, że przeczytam książkę, jako że to jest ekranizacja i będę miała wtedy idealną wymówkę do tego, żeby jeszcze raz obejrzeć serial, no bo muszę mieć porównanie, prawda? A no, lepiej się porównuje, kiedy najpierw znasz książkę, a później oglądasz ekranizację. Totalnie to tak powinno być. W każdym razie, przechodząc do opisu, ja go tutaj troszeczkę skrócę, bo on strasznie dużo spoileruje. Czy może być większe wyzwanie dla ambitnych mam córek na wydaniu w Londynie roku 1813 niż książę Kawaler? Daphne Bridgerton jest urocza i inteligentna, z jakiegoś powodu jednak mężczyźni traktują ją tylko jako przyjaciółkę i nie widać wokół niej roju zlotników. Żaden z londyńskich amantów nie poprosił jeszcze jej o rękę, o czym Daphne skrycie od dawna marzy. Za to książę Hastings nie zamierza się rychło żenić, tyle że liczne panny na wydaniu, a zwłaszcza ich natrętne mamy, nie ustają w próbach nakłonienia go do zmiany zdania. Książę Simon proponuje więc Daphne niezwykle korzystną dla obu stron tajną umowę. On będzie udawał jej adoratora, dzięki czemu uwolni się od natrętek, a ona z pewnością zyska pretendentów do swojej ręki, skoro sam książę uznał ją za pożądaną partię. Jak już mówiłam, serial strasznie mi się podobał i naprawdę świetnie się przy nim bawiłam. Obejrzałam go chyba w jakieś 2 wieczory z tego, co kojarzę. Także nie mogę się doczekać książki, chociaż widziałam opinię, że niestety serial jest lepszy, a książka jest troszeczkę nudna i trochę słabo napisana. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie super. A teraz zadanie na gwiazdkę, które nie mam zielonego pojęcia, czy się uda, ale chciałabym zacząć czytać Miasto Kości. I to nie jest najdziwniejsze. Najdziwniejsze jest to, że to jest Miasto Kości po angielsku. Jak już mówiłam jakieś 5000 razy, jako że pracuję operując językiem angielskim, chciałam też zacząć czytać takie książki i do tej pory mi nie wyszło. Miałam zacząć od Harry'ego Pottera, później miałam przeczytać tę serię, Te Wiedźmy Nie Płoną i drugą część, ale stwierdziłam, że jakby to znam prawie na pamięć, więc równie dobrze mogę spróbować przeczytać po angielsku. Tam mnie raczej już nic nie zdziwi. Także jeśli chodzi o przeczytanie tej książki w ciągu tego miesiąca, to byłaby 5, także przypuszczam, że wątpię, ale Anusz Widelec, może się uda. I to tyle. I tak wygląda moja lista książek na ten miesiąc. Tych książek jest 5, także to może być zabawne, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak dużo teraz czytam i to, że głównie wieczorami siedzę i gram w WoWa, albo jeszcze wchodzę i pracuję dalej. Także zobaczymy. Trzymajcie za mnie kciuki, mam nadzieję, że się uda i przyznam wam, że trochę tęskniłam. I do usłyszenia, mam nadzieję, że już za tydzień. Pa!